Myślę, że nie ma ani jednej osoby, która oglądałaby ten kwadransik, która mogłaby powiedzieć: nigdy nie zgrzeszyłem. Grzech jest niewątpliwie największym wrogiem człowieka, ale po grzechu może zdarzyć się coś jeszcze bardziej tragicznego. Co to za tragedia? O niej dzisiaj w kwadransiku ze Słowem. Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie po tym cudownym, poetyckim wprowadzeniu do tego odcinka. Mam nadzieję, że macie się bardzo dobrze. I dzisiaj będziemy wspólnie rozważali temat grzechu. Temat, który myślę jest w wielu miejscach tematem tabu, bo dzisiaj nie lubi się mówić o grzechu, nie lubi się mówić o własnych błędach, szczególnie w stosunku do Pana Boga. No ale to jest nasz punkt wyjścia. Potrzebujemy Chrystusa, potrzebujemy Zbawiciela, bo jesteśmy grzesznikami. Sami nie jesteśmy w stanie zapracować sobie naszym dobrym, wspaniałym życiem na życie wieczne. To jest prawda, którą wyczytujemy w Słowie Bożym. Potrzebujemy Zbawiciela, potrzebujemy Mesjasza, który to życie wieczne może nam po prostu podarować. Co do grzechu, to jest bardzo ciekawe, kiedy słyszałem takie nauczanie. Po angielsku grzech to sin, słowo, które było kiedyś wykorzystywane, kiedy strzelano z łuku na przykład do celu i ktoś chybił, to krzyczał sin, czyli chybił celu. Grzech jest chybieniem celu. To jest bardzo ciekawe podejście do tego tematu. Kiedy chybiasz celu, grzeszysz. I w życiu duchowym myślę, że jest to naprawdę bardzo trafne określenie. Kiedy chybiamy, bo nie trafiamy w kierunku Pana Boga, nie zbliżamy się do naszego szczęścia, kiedy przegrywamy nasze życie, grzeszymy. I tym jest grzech. Grzech jest dramatem. Dzisiaj grzech się próbuje tak jakoś trochę obśmiać i kiedy mówi się o grzechu, o zgrzeszyłem, to czasami jeszcze próbuje się być fajnym, mówiąc, że się grzeszy. A grzech jest tragedią. Grzech jest pomyłką. Grzech jest niechybieniem do celu. Więc tak potrzebujemy na ten temat dzisiaj spojrzeć. I chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. To jest 26 werset, znaczy rozdział, 14 werset do wersetu 25. I chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się tej scenie, scenie zdrady Judasza. Będziemy też te treści przeżywali w tym tygodniu i te sceny będziemy sobie wyobrażali, będziemy je medytowali, kontemplowali jakkolwiek. I chciałbym, żebyśmy spróbowali, i niech ten dzisiejszy odcinek nam w tym pomoże, odnaleźć się w tej scenie, bo tak naprawdę to jest scena, w której odnajduje się każdy. Każdy z nas zdradził kiedyś Jezusa. Każdy z nas zachował się względem Niego po świńsku. Zachował się tak, jak nie powinien się zachować. Każdy z nas zgrzeszył. Każdy z nas chybił celu. Każdy z nas minął się z tym, co Pan Bóg chciał nam dać. Wszyscy to mamy. I nie ma tu lepszego ani gorszego. Ja jestem pierwszy, który może powiedzieć: tak, zgrzeszyłem nieraz. I jeszcze bardziej bolesne jest to wtedy, kiedy służysz Bogu, kiedy żyjesz z Bogiem, kiedy widzisz Jego cuda, a potem grzeszysz. Uwierzcie mi, to boli jeszcze bardziej. I módlcie się za mnie, żebym nie wracał do grzechu, bo to jest dramat człowieka. Mój dramat, wasz dramat, nasz dramat. Wszyscy potrzebujemy Jezusa. I chciałbym, byśmy dzisiaj przyjrzeli się grzechowi tej tragicznej historii Judasza, ale też tragicznej historii i w ogóle smutnej historii każdego człowieka, który grzeszy, ale byśmy dzisiaj mogli się w tym wszystkim odnaleźć, bo po grzechu może spotkać nas coś jeszcze gorszego. Wiem, że to brzmi, jakbym gadał coś i mówił coś, jakby będąc na krawędzi teologicznej, ale zrozumiecie to, o czym chcę wam dzisiaj powiedzieć, mam nadzieję, pod koniec tego odcinka i w trakcie tego odcinka. Bo zgrzeszyć tak to dramat, tak to tragedia, ale po grzechu może zdarzyć się coś, co tą tragedię spotęguje. Przeczytajmy wspólnie ten fragment od 14 wersetu. Wtedy jeden z 12 imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go,
Gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak mu polecił Jezus i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z 12 uczniami, a gdy jedli, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, panie. On zaś odpowiedział: Ten, który ze mną rękę zanurza w misie, on mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który go miał zdradzić, rzekł: Czy nie ja, rabbi? Odpowiedział mu: Tak jest, to ty. W tej historii widzimy tragiczny początek tego, co później wydarzy się finalnie z Judaszem. Jak wiemy, odbierze sobie życie i nie będzie w stanie przeżyć tej zdrady, której się dopuścił względem Mesjasza, względem swojego nauczyciela, względem Pana Jezusa. Co w tej historii jest tym, na czym chciałbym zwrócić dzisiaj naszą uwagę i na co chciałbym zwrócić naszą uwagę? Zobaczcie, że Judasz jest tutaj ukazany jako ten, który dokonuje tej zdrady, który dopuszcza się zdrady względem Pana Jezusa. Jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, każdy z nas ma w swoim życiu takie momenty, momenty zdrady. Tak naprawdę każdy grzech jest zdradą. Każdy grzech jest powiedzeniem: nie znam cię. Każdy grzech jest powiedzeniem: jesteś dla mnie mniej ważny niż to, co mogę uzyskać, tą korzyść, którą mogę mieć. Często tą korzyścią jest po prostu chwilowa przyjemność, jest chwilowy grzech. To wszystko jest naszą zdradą. Ale zobaczcie, że w Ewangelii znajdujemy inne historie, mniej tragicznych bohaterów, którzy kończą chwalebnie, a wcześniej dopuścili się nie mniejszej zdrady. Zobaczcie, spójrzmy dzisiaj na Piotra. Piotra, który też zdradza Jezusa. To nie tylko Judasz zdradził Jezusa, Piotr też go zdradził. Uczniowie pouciekali, kiedy Jezus był pod krzyżem, kiedy Jezus był pojmany. Piotr zdradził Jezusa. Znamy ten fragment dobrze znany na dziedzińcu. Kiedy przestraszył się kobiety, która powiedziała: znam go. Trzykrotnie zapiera się Piotr Jezusa. Jezus mu to wcześniej zapowiada, bo wcześniej Piotr oczywiście mówi: nigdy się ciebie nie zaprę, i tak dalej, i tak dalej. Później Jezus przepowiada to, co się wydarzy: zanim kogut zapieje, ty trzy razy się mnie wyprzesz. Piotr trzy razy zapiera się Jezusa, ale tym, co różni Piotra od Judasza, jest to, że Piotr pozwala sobie przebaczyć. Piotr pozwala Panu Bogu okazać mu przebaczenie i miłosierdzie. Judasz sam wykonuje na sobie wyrok. To jest trochę to, o czym powiedzieliśmy sobie w poprzednim odcinku, kiedy w Ewangelii Jana 3:16-18 czytamy, że tak Bóg umiłował świat, że posłał swego Syna, by świat zbawił, nie potępił, i że potępienie tak naprawdę dokonuje się przez nas samych, kiedy nie przyjmujemy ratunku od Boga. Nie przyjmujemy ratunku od Jezusa. Sami się potępiamy. Sami wydajemy wyrok oskarżenia względem siebie, bo ciąży na nas nasz grzech. I Jezus przychodzi, by nas zbawić. I w momencie, kiedy decydujemy się na to, by nie okazać sobie miłosierdzia, kiedy nie pozwalamy Bogu nas zbawić, to jest, słuchajcie, grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który nigdy nie będzie nam odpuszczony. Jedyny w Biblii, o tym czytamy. Co to jest za grzech? Kiedy nie pozwalasz Bogu się zbawić. Kiedy Bóg przychodzi ze zbawieniem i mówi: proponuję ci życie wieczne, proponuję ci zbawienie, proponuję ci odpuszczenie grzechów, wyznaj mi swój grzech, zmień swoje życie, proponuję ci zbawienie. A ty mówisz: ja tego nie chcę. Nie chcę zbawienia, nie chcę życia wiecznego, nie chcę przyjąć miłosierdzia. To jest jedyny grzech, który nie będzie przebaczony. To jest ta pula grzechów, w których się one mieszczą, które nie będą nigdy odpuszczone, bo nie dasz Bogu się zbawić. To zrobił Judasz. Judasz nie pozwolił się uratować. Judasz sam wymierzył sobie sprawiedliwość. I to jest
tragizm grzechu. I to jest to, o co diabłu chodzi. Diabłu chodzi o to, by najpierw cię skusić do grzechu, potem żebyś czuł potępienie i oskarżenie, które wynika z tego grzechu, bo zawsze, kiedy grzeszysz, a nie chcesz grzeszyć, czujesz później potępienie i oskarżenie, czujesz winę i diabeł cię potem jeszcze męczy w tej winie, w tym potępieniu i oskarżeniu, żebyś jeszcze się podkręcił w tym i żebyś uwierzył w to, że nie zasługujesz na zbawienie. W to uwierzył Judasz, że nie zasługuje na zbawienie. I to są słowa świętego Pawła, które się tu realizują. Najpierw pokusa, potem grzech, a potem śmierć. Taka jest kolejność, kiedy dajemy się wprowadzić w ten wir grzechu, kiedy wpadamy w tą pułapkę diabelską. I Judasz kończy ze swoim życiem, bo nie wierzy w przebaczenie, które Chrystus ma dla niego, a Chrystus miał dla niego przebaczenie. Piotr, zobaczcie, zachowuje się zupełnie inaczej. On przyjmuje to przebaczenie. On później, kiedy Chrystus zmartwychwstaje i objawia mu się, bo Piotr wraca do starej roboty, do starego życia, nagle objawia się Chrystus zmartwychwstały, przychodzi z przebaczeniem. Piotr je przyjmuje. Piotr wie, że jest niegodny, ale Piotr je przyjmuje i to jest ta różnica. I słuchajcie, to jest mądrość, która płynie dzisiaj z tego fragmentu do naszego życia, która płynie z tych fragmentów, które czytaliśmy przed chwilą do nas, że nieważne, jaki grzech popełniłeś, nieważne, jaki grzech cię dzisiaj oskarża, nieważne, jaki grzech cię dzisiaj potępia, nie popełnij błędu Judasza. Nie pozwól sobie wmówić, że nie zasługujesz na przebaczenie, bo Chrystus przelał swoją krew, by ci przebaczyć. Jego krew wystarczy, by ci przebaczyć. Jego krew wystarczy, by zmazać twoje winy. Jego krew wystarczy, by powiedzieć: za wszystko zapłaciłem. Rachunek jest zapłacony, bo to się stało na krzyżu. Chrystus, kiedy powiedział wykonało się, w grece można przetłumaczyć to: rachunek jest zapłacony, jest wszystko już zrobione. To jest dobra nowina. Chrystus ma wystarczająco wiele łaski, by przebaczyć ci każdy twój grzech. Każdy. Nie ma takiego grzechu, którego nie mógłby ci przebaczyć, a nie może ci przebaczyć tylko wtedy, kiedy nie chcesz przyjąć przebaczenia. Więc bądźmy dzisiaj naprawdę jak Piotr. Nie zróbmy, nie popełnijmy takiego błędu, w którym staniemy w miejscu i powiemy: no już na przebaczenie dla mnie jest za daleko, za późno, już skończyło się. Piotr przyjmuje przebaczenie i na tym się nie kończy. Piotr staje się liderem pierwszego kościoła. Piotr jest tym, który jest później liderem dla wielu, jest człowiekiem, do którego Jezus mówi: paś owce moje. Jezus mówi to właśnie do niego, do Piotra, który 3 razy się go wyparł. Więc niech te święta będą świętami, słuchajcie, w których pozwolimy Jezusowi wejść do tych wszystkich naszych dramatów, wejść do tych wszystkich naszych nieudanych akcji, do tych momentów, w których sami już nie mamy siły do siebie. Sprawcie, słuchajcie, sobie taki prezent na te święta. Sprawmy sobie razem taki prezent w te święta, że kiedy będziesz szedł na liturgię, na Wielki Czwartek, piątek, sobotę, niedzielę, kiedy będziemy w kościele, kiedy będziemy później świętować to zmartwychwstanie Chrystusa, nie pomijajmy tych trudnych momentów, w których będziemy skupiać się i będziemy patrzeć w takim spowolnionym tempie na nasz grzech, na zdradę, na te sceny w Ewangelii, w których będziemy przechodzić przez trudne rzeczy. I włóżmy w te trudne rzeczy nasz bunt, nasz grzech, nasze upadki. A wszystko po to, żebyśmy uświadomili sobie, że Chrystus za to wszystko zapłacił. Że Chrystus za to wszystko przelał swoją krew. I że Chrystus zmartwychwstaje, aby powiedzieć ci: masz nowe życie wykupione przeze mnie. Tyle razy, ile upadłeś i wyznałeś swój grzech, tyle razy zaczynasz od nowa, bo moja krew czyni cię zupełnie nowym. Moja krew daje ci nowe życie. Ile razy byś nie upadł, masz nowe życie, bo ja przelałem swoją krew właśnie dla ciebie. To jest dobra nowina tych świąt. Kocham te święta, chcę wam powiedzieć. Bo to nie są lajtowe święta. To nie są święta, w których mówimy sobie: nic się nie stało w naszym życiu. To są święta, w których mówimy: nasz grzech zabił Syna Bożego. I dzisiaj to jest niezwykłe doświadczenie, kiedy idziemy z Duchem Świętym przez liturgię, przez te dni, kiedy możemy powiedzieć: tak, tam jest mój grzech. W tych historiach, w tych scenach z Ewangelii jest mój grzech. Ale kiedy jednoczysz się z Jezusem i kontemplujesz swoje winy,
to w połączeniu z Jego miłosierdziem doświadczasz takiego spotkania z Nim, w którym wiesz, że jesteś ukochany. To jest doświadczenie, które miałem wiele razy w życiu, kiedy wyznawałem swój grzech, kiedy dawałem Bogu wziąć mój grzech i czułem się w nim źle. To w połączeniu z miłosierdziem Jezusa czułem się tak bardzo kochany. Bóg za każdym razem, kiedy będzie Ci pokazywał Twoje nawet najgorsze grzechy, będzie to robił w taki sposób, żebyś czuł się w tym kochany jak nikt. Tylko Jezus może to zrobić. I chcę się dzisiaj o to modlić, Duchu Święty, byś pokazał nam, jak bardzo ukochani jesteśmy w środku naszych grzechów. Byś pokazał nam, jak bardzo nas kochasz, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec, jak wielką miłością obdarzył nas Jezus, jak bardzo ukochani jesteśmy. Pokaż nam swoją miłość w środku naszych win, w środku naszych grzechów. Pokaż nam, jak bardzo jesteśmy ukochani, że Twój Syn Jezus Chrystus dał za nas swoje życie i że zrobił to ochoczą miłością. Nie był do niczego przymuszony. Proszę Cię, niech ta miłość nas dzisiaj przemienia, niech ta miłość zmienia nasze życie i niech te święta zmienią nasze życie. Daj nam spotkać się na nowo z Tobą i wyjść z tych świąt jako ci, którzy zmartwychwstali do życia. O to prosimy, o to wołamy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Życzę Wam tego, byśmy nie wpadli w pokusę uciekania od Boga po grzechu, ale byśmy naprawdę po grzechu jak najszybciej wracali w ramiona Ojca, w kochające ramiona Ojca. Trzymajcie się mocno. Do zobaczenia. Módlcie się za mnie, a ja modlę się za Was. Z Bogiem. Pa, pa.